Marcheweczka, jest sala... O! Szanowni Państwo, co wy tu robicie? No przecież nie włożyłem przed chwilą tej komórki do lodówki i nie zamknąłem drzwi, żeby teraz Państwa tutaj odnaleźć, prawda? O, chyba jednak tak. Proszę Państwa, jak już sobie tak pożartowaliśmy, zdradzę Państwu, że dzisiaj jest godzina 7:30. Dzisiaj Państwu zaprezentuję niezwykle interesujące, piękne, fascynujące zwierzęta. Proszę Państwa, konie. Konie. Na pewno wielu z Was już widziało niejednokrotnie konie na filmach, zdjęciach. Może niektórzy widzieli również je na żywo. Ale proszę Państwa, czy tak naprawdę wiemy, czym są konie? Jak bardzo skomplikowanymi i pełnymi serca są istotami? No chyba nie. Dlatego właśnie, proszę Państwa, zapraszam Was na wycieczkę razem ze mną. Przekonamy się, jak wyglądają konie, z jakich części są zbudowane konie i może nawet uda nam się przeprowadzić wywiad z prawdziwymi jeźdźcami. Proszę Państwa, teleportujmy się tam już teraz. Ten element konia to tak zwana głowa konia, od niemieckiego słowa weben. I właśnie stąd, prawda, w polskiej literaturze powiedzenie koński łeb, którym niejednokrotnie byłem przezywany w podstawówce. Tutaj mamy również tak zwany element grzywny. Element grzywny składa się z włosów na końskim łebie. Tutaj widzimy tak zwane przednie nogi. Tutaj z kolei są nogi tylnie, czyli tak zwane armaty sprężynowe, które potrafią wystrzelić i wbić się w... Nieważne. Wszystkie cztery końskie nogi, o ile nasz koń akurat posiada wszystkie cztery końskie nogi, zakończone są charakterystycznym elementem zwanym kopytem. Kopyto z kolei zakończone jest podkową. Brawo. Idziemy dalej. Pytanie, z którym najczęściej spotykałem się, kiedy prowadziłem swoje profesjonalne końskie lekcje, brzmiało: czy konie potrafią robić coś jeszcze oprócz stania w miejscu? I oczywiście odpowiedź brzmi tak. Konie potrafią też chodzić. I tutaj widzimy właśnie konie, które chodzą. Jeden koń, drugi koń. Konie potrafią również i biegać, proszę Państwa. Co może niektórym wydaje się dziwne, ale no tak jest. Tak jest. Konie potrafią również biegać. I tutaj właśnie widzimy parę koni, która dosyć szybko, trzeba przyznać, biegnie. A teraz zapraszam na obiecaną rozmowę z jeźdźcami. Tutaj właśnie są konie za tą drewnianą bardzo oberdzią. I tutaj, prawda, właśnie spotkałem dwoje przypadkowych ludzi. I dzień dobry, nazywam się Ludwik Montgomery. Czy Państwo są końskimi ujeżdżaczami? Nie. On jest. Nie. Ja jestem w niedzielnym miejscu. Dziękuję. Czy Państwo również nic nie słyszeli? To tak jak ja. Zobaczmy tę scenę raz jeszcze, ale tym razem z dubbingiem. Właśnie tutaj spotkałem parę przypadkowych nieznajomych. Dzień dobry, witam serdecznie, Ludwik Montgomery. Czy to prawda, że są Państwo końskimi ujeżdżaczami? On tak, jest chyba, jesteś? Znaczy, wiesz co, ja bym tutaj wodę zakręcił i już się nie odzywał. Dziękuję bardzo. Prawda, że opłacało się czekać? Do zobaczenia!